ostrożności zaczniemy od łacińskiego przysłowia, które mówi Toto mineo esu pipin peres. Najważniejszą w życiu rzeczą jest to, żeby umieć sobą zarządzać. Nie jest to takie łatwe. I tego trzeba się uczyć przez całe swoje życie. Umieć sobą zarządzać. Bo rozkazy komuś wydawać to jest dość łatwe. Ale rozkazy wydawać sobie i je realizować też jest trudniejsze. A każdemu sportowcowi, każdemu naprawdę człowiekowi, który najprawdopodobniej zawsze dojdzie do celu, dlatego że potrafi sobą zarządzać i wie kiedy i co zrobić, to tacy ludzie do celu dochodzą. Ja, moi kochani, już mam 88 lat, a sport zacząłem jeszcze, można powiedzieć, w brzuszku mojej mamy. Dlatego że przed wojną już zwiedzałem całą Polskę. Początkowo zacząłem właśnie na motocyklu, bo mój ojciec miał motocykl i zwiedzaliśmy całą Polskę na motocyklu. Mama, tata, ja i moja siostra w przyczepce motocykla. Przed wojną już poznałem całą Polskę w taki właśnie sposób. Wojna to też pewnego rodzaju walka i sportowa, moi kochani. Nie tylko sportowa, ale i tu trzeba i myśleć, i intelekt człowieka musi pracować, intuicja, nogi, kondycja, wszystko musi grać. Dlaczego? Dlatego właśnie i wy tutaj zaczynajcie od sportu. Zaczynajcie od sportu. Krzepa, tężyzna cielesna wpływa na krzepę, tężyznę duchową. Chociaż ta duchowa jest ważniejsza, bo ona rządzi naszym ciałem i ona potrafi z człowieka robić stal. Tutaj moja przedmówczyni powiedziała, rzeczywiście jest to prawda, słuchajcie. Ja rozpocząłem kąpiele w szeremblach. Wiecie, przy jakiej temperaturze na dworzu inauguracja moja się zaczęła? 22 stopnie minus. I też tak zaczynajcie. Nie bójcie się tego. Nie bójcie. To wiecie, ja tak jak... To nie no dobrze, ale ja się tak trzęsę, bo mi jest zimno. A ja mam taką wodę, prawie temperatura prawie do zera dochodzi. Ja mam tam wejść. Każdy z was wejdzie. Bo wierzę, że każdy z was jest dobrym człowiekiem. A jeżeli się jest dobrym człowiekiem, to wystarczy sobie jedno pomyśleć. Ktoś się topi. Nie skoczycie go ratować? Wierzę, że każdy skoczy momentalnie, prawda, i nie będzie się bał, że po szyję wpadnie w zimną wodę, będzie chciał ratować drugiego człowieka. Nart. Swoją taką przygodę sportową mogę powiedzieć, że chyba od łyżek zacząłem. No, mając 3 latka, ojciec mi kupił łyżwy, ale tak jest z takimi dwoma. No jaki byłem wściekły, bo chciałem mieć takie łyżwy, że tylko jedna była, prawda, ta szyna, a nie dwie i na czterech. No i musieli mi od razu na następny tydzień kupić jednak porządne łyżewki, małe, ale porządne. Do dzisiejszego dnia jeżdżę na łyżwach. A jak jest zima, taka jak teraz, to sobie, ponieważ koło mojego domu zrobię nareszcie porządny asfalt, to oczywiście mam łyżwo rolki i sobie jeżdżę, tak trochę holendruję sobie na tych łyżwo rolkach i trochę jeżdżę, nie tak tylko żeby do przodu, ale do tyłu, prawda, przekładanki rozmaite,
skoki i tak dalej. Tak trenujcie, słuchajcie. To trzeba zawsze coś wymyślać, żeby, prawda, większą gibkość mieć ciała i krzepę. Na nartach zacząłem jeździć od 7 roku życia. Mi ciocia z Warszawy przywiozła na jazdkę. A że tam w tym miasteczku, gdzie mieszkałem przed wojną, Mieszawa, niedaleko Włocławka, między Włocławkiem a Toruniem nad Wisłą, to ta pradolina Wisły, spadek na dół, no i tam ćwiczyłem. Nie mam nic to pokazać, bo akurat mama i tata na nartach nie jeździli, tylko na rybach. Świetnie pływali, od nich się także nauczyłem pływać. A pływać to się tak, w ogóle to się nauczyłem trochę w dziwny sposób, ale to może potem wam opowiem, jak zdążymy jeszcze. Ale na nartach, słuchajcie, tak, no jeździć na wprost to żadna sztuka, prawda? Narty same niosą, tylko trzeba uważać, że się nie wywrócić tak. To te miękko, prawda, na nóżkach, lekko do przodu i jazda szybko. Ale moi kochani, już kręcić, o, to już zaczyna być trochę sztuka. To już zaczyna być trochę sztuka. No ale od czego jest łaska Boża i opieka Boża? I słuchajcie, jadę z takiej góry w lesie, przepraszam, nie w lesie, a w owocowym sadzie. Ale to dzisiejsze sady to są grządek, wszystko usadzone, a dawniej to by tu gruszka, tu śliwka, tam gdzie indziej. I nagle wyrosła przede mną gruszka. Nie było siły. Albo w tą gruszkę jest się przylepie do niej, albo trzeba skręcić. No i się jakoś rzuciłem. Słuchajcie, piękna Krystiania mi momentalnie nie rosła. Widzicie, jak to przypadki nieraz działają. I od tego czasu już zacząłem kręcić w lewo, w prawo, prawda? I tak się nauczyłem jeździć na narty. No widzicie, najpierw bałem się, że no co ja tutaj wam powiem, a teraz też mnie popędzają, że nie. Mikrofon, będzie można rozmawiać, ale też żeby dopełnić biegu i żeby wszyscy no, byli pewni, że bo mam nadzieję, że medale wszyscy mają. Natomiast mamy takie ogłoszenie pierwsze. Zgłosiło się ponad 300 osób. Mamy najstarszych i najmłodszych uczestników, jak to zawsze w każdym biegu. W naszym biegu najmłodszych uczestników.